Obserwuję. O, patrzcie! O, nie, nie Zadaję pytania. A? Co to takiego? Wnikliwie bada. A to do czego służy? Super Grover 2.0. Oto on. Czas zabić klina. W restauracji dla gryzoni małej myszce drzwi zabiją niezłego klina. Kawał szwajcarskiego sera. Już się robi. O nie! O nie! Jak ja teraz zaniosę kawał sera klientowi? Super Grover 2.0? Przybyłeś! Super bohater na wyros i w dostawie! A na czym polega problem? Nie mogę zanieść sera tamtemu klientowi przy stoliku. Więc nadszedł czas, abym użył swojej mocy obserwacji. Aha! Moja supermoc obserwacji mówi, że nie możesz zanieść sera klientowi, bo na drodze masz te drzwi. Można zrobić jedno. Co? Wyważyć drzwi. Poturbowałem super ciało. Super Groverze, tych drzwi wcale nie trzeba wyważać. Otwierają się. O, to dlaczego od razu mi tego nie powiedziałeś? W takim razie wystarczy otworzyć drzwi, zabrać ser i zanieść go klientowi. Moja moc obserwacji mówi mi, że te drzwi same się zamykają. I o to chodzi. Nie pozostają otwarte. To pytanie brzmi, co zrobić, żeby drzwi zostały otwarte? Uwaga! Bo nadszedł czas, abym użył swojej mocy wnikliwego badania. Ha, ha! Już wiem. Co? Można coś położyć przed tymi drzwiami, żeby się nie zamykały. Ale co? Właśnie to. Słodką piankę? Patrz, dziwuj się. Dobra. Kładę to tu. Teraz biorę ser. I z nim wychowa! Gdzie ten kawałek sera? Słodka pianka nie działa! Kawałka sera nie będzie! Właśnie, że tak! Potrzebne są dodatkowe badania. Może ta pianka jest za mała i za lekka, żeby utrzymać takie drzwi? Może potrzebujemy czegoś dużego i ciężkiego? Zajrzę do skarpety. Tu mam coś! Nosisz w skarpecie pianino? Specjalnie kupuję numer większe skarpety. Pomóż mi, dobrze? Właśnie! Coraz ciężej nosi mi się ten ser. Aha, to działa! Ale Super Groverze, sam zobacz! Pianino całkiem zablokowało przejście. Lepiej od razu się poddać. Ja zamykam restaurację. Nie bądź głuptasem. Świetnie wiem, co zrobić. I lecę. Dość tego drzwi. Mam powyżej uszu takiego traktowania. Otwierajcie się. Nie trafiły cię? Co się stało? Patrz w dół. Zaklinowałeś stopę pod krawędzią drzwi. Super Groverze, jesteś geniuszem. Jestem? Znaczy, jestem, tak. A czym to się objawia? Tym, że wymyśliłeś, jak utrzymać drzwi otwarte. Trzeba po prostu pod nie coś wcisnąć. Moje super palce dłużej nie zniosą tej tortury.
Nie, nie twoje palce. Znajdziemy coś innego, czym można będzie zaklinować drzwi. Więc nadszedł czas, bym użył swojej mocy technologicznej. Skorpeta narzędziowa. O nie, nie mam tu niczego do zaklinowania drzwi. Gdzie mój kawałek sera? Skąd weźmiemy klin? Chcę dostać wreszcie ser! Ser ma kształt klina! Tak, patrz! Jeden jego koniec jest cienki, a drugi jest gruby. Ten ser ma kształt klina. Spróbujmy więc. Dobrze. Położę go tutaj i... Udało się! Ser zaklinował się pod drzwiami. Teraz można wejść i wyjść. Nie ma problemu. To świetnie. A gdzie jest mój ser? No tak, właśnie, momencik. Tak to Super Grover dowiedział się, że przedmiot o kształcie klina może zapobiec zamykaniu się drzwi. Może w zamian wziąłby pan pyszny koktajl owocowy? Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłowicz. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Grover Janusz Zadura. Narrator Przemysław Nikiel. Mysz kelner Klaudiusz Kaufman. Mysz klient Cezary Kwieciński. A jaka będzie w tym wszystkim twoja rola? Elmo jest potworem, który marzy. Marzy? Tak, tak, marzy, by wystąpić w cyrku. Elmo marzy, by być cyrkowcem i by wystąpić. Chcę dać występ niezwykły, wspaniały, wybitny. Chcę, żeby mu brawo biegło. Teraz już to rozumiem. Emocje, ryzyko, klaszczący ludzie. O, Elmo sobie przypomniał. Potrzebna jest publiczność. Elmo wie, wy będziecie naszą publicznością. Świetny pomysł. Dobrze, to kiedy Elmo powie, publiczność szaleje, zrobicie tak. Tak! Dobrze, teraz spróbujmy razem. Publiczność szaleje! Tak! Znakomity doping! Powodzenia w cyrku, Elmo! Dzięki! Panie i panowie! Witam was i zapewniam, że rozrywka będzie świetna, a wy cyrkiem zachwycicie się. Będziecie zdumieni, zapragniecie więcej! Witam was, nasz cyrk! To dyrektor cyrku! Dzień dobry panu! Elmo, przepraszam! Kim jesteś? Elmo jest potworem, który marzy. Elmo marzy, by być cyrkowcem i by wystąpić tu. Chcę dać występ niezwykły, wspaniały, wybitny. Chcę, żeby mu brawo biegł. Tak! No,
to chciałbyś występować, tak? No, a co robisz? Jaki numer? Elmo nie ma numeru. Ale tu jest cyrk. Trzeba mieć numer. Elmo coś wymyśli. Na pewno umiałby coś zrobić. Dobra, dobra. Ja teraz muszę się zająć cyrkiem. Panie i panowie! Za chwilę na start, na początek przed innymi świadek uwagi wart. To nasz pomiędzy nich! A! Szefie! Nie mogę dzisiaj wystąpić! Co? A! Patrz! Utknąłem pomiędzy kamieniem i tą drugą twardą rzeczą! Muszę się jakoś wydostać! Nie, ale czekaj! O nie! Poszedł sobie! Potrzebny mi ktoś, kto go zastąpi, ale kto? Kto? Elmo to zrobi. Czy numer pomiędzy niego nadałby się dla Elma? Myślisz, że dasz radę wskoczyć na tę trampolinę, przelecieć w powietrzu i wylądować pomiędzy tymi dwoma kaktusami? Tak, bo Elmo jest potworem, który marzy. Jej, no nieźle. Dzięki. No, to teraz wskocz pomiędzy. Oto Elma dzisiejsze wyczyny. Musi odbić się z tej trampoliny. Przylecieć jak widzimy, lądując między nimi. Czy Elmo wylądował pomiędzy kaktusami? Nie, trafiłeś prościutko w sam kaktus. O nie! Jej, zdaje się, że ten numer dla Elmo się nie nadaje. Trudno. To kto zastąpi pomiędzy niego? Kto? Kto? Ta kura? Ta kura jest pomiędzy kaktusami! Tak, oklaski dla kury! Publiczność szaleje! A teraz nasz kolejny mrożący krew w żyłach numer! Grajcie! Największa akrobatka, jaką zna świat, galinie na linie, nieszczęście braw! Galinie na linie nie grozi upadek! No, może czasem. Mój palec! Stłukłam go sobie! Dziś nie wystąpię! Auć! O nie! Kto wejdzie na górną linę? Kto? Kto? Elmo spróbuje! Górna lina nie jest tak wysoka. Bo to nie jest górna lina, to dolna. Co? Tam mamy górną na górze. Wysoka. Chcesz spróbować? Tak! Elmo to potwór, który marzy! Nieźle! Dzięki! No to właśnie na górę! Tak! Elmo jest linoskoczkiem i leciutki ma krok. Ta lina wysoko jest, widać to stąd! Jest wyżej niż dachy i niż szczyty drzew! O! Elmo chyba kichnie! To byłby już pech! Ojej, chyba po linie Elmo też nie umie chodzić. O nie, kto to teraz zrobi? Kto? 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 Znowu ty? Udało się jej, jaka zdolna ta kura! Świetnie! Pora na oklaski dla kury! I publiczność szaleje! Doskonale! Ale Elmo nadal nie wie, z czym mógłby wystąpić w cyrku. A teraz, panie i panowie, coś, na co wszyscy tu czekają. Niebywały i genialny przed państwem on sam, nasz chodzący na rękach klaun. Dzięki, wszystkim dziękuję. O, mój telefon, tak? Halo?
Ha? Dostałem się na prawo? Tak! Ale... I nie będzie chodzenia na rękach. Nie, nie, nie. Będzie, no bo Elmo to... Tak, tak, pamiętam. Potwór, który marzy. Dobra, to na środek i stań na rękach. Tak! Elmo zaczyna. No, 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 Elmo znów spróbuje. No. Uwaga! Oj, oj, trudno się staje na rękach. Oj! No nie, nie wychodzi, Elmo się poddaje. A twoje marzenie? Potwór Elmo już więcej nie marzy. Kurtyna! Ojej! No, no, no co kurtyna robi? Nie mogę patrzeć, jak rezygnujesz z marzeń. To jest dla mnie takie dołujące. Nie przejmuj się tak. Ktoś zaraz zaśpiewa piosenkę, która może pomóc. Co? Podnieś się, to się dowiesz. O, tak. No, co ty, mały potworku? Nie rezygnuj. Lepiej weź przykład ze mnie i gdacz dalej. To kura umie mówić? Co tam mówić? Umiem śpiewać! Nie przestawaj gdakać i się nie poddawaj. Próbuj dalej, wtedy wyjdzie coś. Jeden raz czy dwa nie starczy, o nie, więc trzeba gdakać dalej, gdy się zrobić coś chce. Nie przestawaj gdakać, ho, ho, ho. Gdakać, ko, ko, ko. To normalna rzecz, też radę masz, bo wiesz, gdakać trzeba i wciąż próbować i gdakać dalej, by spełnić marzeń sto. Gdacz więc, żeby spełnić marzeń sto. Pani kura ma rację. Elmo będzie próbował. Uwaga! Hurra! Czy tym razem się uda? Panie i panowie, on stoi na rękach! Publiczność szaleje! Hurra! Brawo! Elmo marzyłby być cyrkowcem. Pragnąłby tłum, dziś nie szczędził mu braw. I mimo trudności nie poddał się, nie. Już w cyrku występuje. Tak, marzenie Elmo spełnia się dziś. O tak! Dziękuję, dziękuję. Elmo, to było niebywale widowiskowe. Prędzle w górę! To miłe, kurtyno. Elmo, dziękuję. I wam też. Elmo by sobie tego nie wyobraził, gdyby nie wy. Ukłony! Dobrze! To musical Elma był. Musical Elma był. Kiedy kończymy na dziś. Pa, pa. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłłowicz. Dźwięk, montaż i kierownictwo muzyczne Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Elmo Tomasz Bednarek. Kurtyna Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Aranżer Jacek Bończyk. Kura Katarzyna Owczarz. Kalina Monika Wierzbicka. Pomiędzy nimi Wojciech Brzeziński i inni. Przyjaciele z ulicy Sezamkowej. Ha, a, Elmo, przepraszam, bardziej niż Abi.
bardzo przepraszam. Elmo przeprasza, bardzo, 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 bardzo. Była to dla gołębi najlepsza i była to najgorsza z epok. Jej. Cześć, Bert. A, cześć, Ernie. O tak, jak ja to lubię, Bert. O nie, Ernie. Tak, Bert? Nie mogę czytać książki. Nie dosłyszałem. Mówię, że nie mogę czytać książki, Ernie. Ojej, Berta, dlaczego? Przez twoją muzykę. Przez muzykę? Tak właśnie, muzyka mi przeszkadza. Uwielbiam tę książkę. No a ja tę piosenkę, naprawdę. Tak, widzę, że uwielbiasz. Ernie, ja nie mogę czytać tej książki, kiedy słuchasz tej piosenki. Mamy tu poważny problem. A może wcale nie mamy problemu? Można to załatwić tak, żebyś ty czytał, kiedy ja słucham muzyki. Bo wiesz, ja mam tu słuchawki. Zobacz. I teraz lepiej? Ale musisz je podłączyć. Zaczekaj, muszę je podłączyć. Chwileczkę. No i widzisz? Teraz tylko ja słyszę muzykę. O tak. Świetnie, Ernie. Dzięki. Mówiłeś coś do mnie? Powiedziałem dzięki. Co takiego? Powiedziałem dzięki, Ernie! Gdzie to ja byłem? Tak. Kolego, powiedz głośniej! Co, głośniej! Bam, 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 bam. Wszystko w porządku, Bert? Nie, nic tutaj nie jest w porządku. Ale jak to? Tak, bo ty sobie podśpiewujesz, a ja nie mogę czytać, kiedy ty mi tu śpiewasz. Nic z tego nie będzie. Nie będzie? Nie, dla mnie nie. Nadal mamy problem. Może nie, Bert. Właśnie coś mi przyszło do głowy. No pięknie. Tak, tak, Bert. Zamiast robić dwie różne rzeczy, możemy razem robić tę samą rzecz. Robić to samo? Właśnie, poróbmy razem coś fajnego. Tak, to jest dobry pomysł. Tak? Tak, jasne, poczytam później. To świetnie. Tak, tak, poróbmy coś fajnego. Aha. A co? Już wiem. Co robisz? Możemy razem słuchać muzyki. No już, tańczymy. Dwa, trzy, cztery, piruet. Znakomicie tańczysz. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłowicz. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Elmo Tomasz Bednarek, Abbi Beata Wyrąbkiewicz, Ernie Janusz Wituch, Bert Mieczysław Morański i inni. Ha 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 ha
chodźmy tam. Spieszmy się, to szkoła wróżek wzywa nas. Różdżki w dłoni, skrzydła w ruch. Magii moc wszędzie tu. Spieszmy się, bo szkoła wróżek wzywa nas. Jak powiększyć się? Jak normalnym być? Każdy jeden problem rozwiążemy tutaj my. To szkoła jest dla wróżek, chyba wie w sobie nasz. Wskakuj więc, zamknij was do szkoły wróżek. Czas! Abi i latająca szkoła wróżek. Odmierzanie skarbu. Uwaga, wróżki! Usiądźcie sobie teraz bardzo wygodnie, bo nadszedł czas na... Ahoj, lądowe szczury! A, to pirat! Nie bój się, Gapusiu. Gapusiu, gdzie jest Gapuś? Znowu zniknął! To nie jest żaden zwykły pirat, tylko mój przyjaciel, kapitan Hak. Co cię tu sprowadza, stary wilku morski? O, moja droga iskierko, jestem taki smutny. Straciłem złoty skarb piracki. Nic nie rozumiem. Moja kuzynka Dzwoneczek mówiła mi, że kapitan Hak jest zły. Tak, czy to nie on chciał złapać Piotrusia pana? Tak było, ale mam już tę patelnię. Oto mój Piotruś pan. Umiem latać. Nie, nie umiesz. Widzisz? No dobrze. To kto chce dołączyć do załogi i poszukać ze mną złotego skarbu? To my! Ja nie. Nie mogę być piratem bez koszuli z falbanami. Pomoże nam w tym zaklęcie przebierania. Cudnie! Haha! Teraz jesteśmy piratami! A! Proszę, kapitanie, oto twoja załoga! Dobrze! Obejrzyjmy zatem moją magiczną mapę i zobaczmy, dokąd płyniemy. Mapa mówi, że powinniśmy znaleźć wyspę tryskającego gejzera. A to daleko! Jak się tam dostać? Jestem kapitan Iskierka i pokieruję latającym statkiem szkoły wróżek. Szkoła wróżek, ahoj! Daleko jeszcze. Już jesteśmy. Uwaga! A oto wspaniała wyspa tryskającego gejzera. Co to jest gejzer? Potłukłem swoją piracką pupę. Hej, spójrzcie na mapę. Chyba chcę, żebyśmy odliczyli dwa kubki wody. Oczywiście, załogo. Musimy liczyć, jeśli chcemy znaleźć skarb. Tak się składa, że mam tu dwa kubki. Odliczajmy. Jeden i drugi. Czy te dwa kubki to jest skarb, kapitanie Haku? O, a to tylko część skarbu, a tych części jest jeszcze kilka. Dlatego lepiej przelejcie wodę do skrzyni. Będzie bezpieczna. Mapa znowu się zmienia. To wygląda jak słoik z przyprawami. Czego ta szalona mapa od nas chce? O, hej, tę mapę można sobie powąchać. To pachnie jak cynamon. Cynamon to przyprawa, a niech mnie morski bałwan. Ta mapa prowadzi nas do wysp korzennych. Już tam płyniemy. Jazda na pokład. A oto wyspy korzenne. Arr,
Możemy znaleźć cynamon. Użyjcie zmysłów, majtkowie. Wywęszę go. Blog znalazł czarny pieprz. A to pachnie jak świeża grzanka. I to grzanka z cynamonem. No tak, słuchajcie, znalazłem cynamon. Tylko co z nim zrobić? Musimy liczyć, by znaleźć skarb. Myślę, że potrzebne nam są 3 łyżki cynamonu. 1, 2, 3. Więc 3 łyżki cynamonu to ten skarb? To tylko część skarbu. A tych części jest więcej. Do mapy. Tak, to zachwycający ogród jabłkowy. Tylko 7 kroków stąd. Odliczajmy, żeby znaleźć skarb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jej! Hej, piraci! Mapa mówi, że potrzebujemy zebrać tyle jabłek, ile waży troll. Ja jestem trollem, tylko jak odmierzyć moją wagę w jabłkach? Czas się zastanowić. Czego używamy do ważenia przedmiotów? Wróżko myśl! To waga! Tak, postawcie mnie po jednej stronie wagi, a jabłka po drugiej. I kiedy jabłka mnie podniosą i wyrówna się waga, będą ważyć tyle, co ja. Hej, dzięki tej koszuli jestem jakiś mądrzejszy. Hurra! Dobrze, musimy zrobić wagę. Na szczęście nigdzie się nie ruszam bez mojej deski. No, mały, wskakuj na koniec. Tak jest, kapitanie. A teraz poukładamy jabłka po drugiej stronie, aż podniosą bloga. Możecie pomóc. Weźcie różdżki, machnijcie ręką i mówcie: jabłka, jabłka, jabłka. Gotowi? Jabłka, jabłka, jabłka. Jestem dużo cięższy. Połóżcie więcej jabłek. I znów. Jabłka, jabłka, jabłka! Udało się! To znaczy, że blok i jabłka ważą dokładnie tyle samo. W takim razie wymieszam w skrzyni jabłka z cynamonem i wodą. Więc jabłka są tym skarbem? To tylko część skarbu. Wiecie, ta skrzynia działa tak jak garnek. No, a mój krokodylowy zegar pokaże, kiedy skarb będzie gotowy. Co to jest? Tak, a co? Czym jest ten złoty skarb? To sok jabłkowy? Oczywiście, załogo! Sok jabłkowy to właśnie mój złoty skarb, więc nadszedł już czas na... Przerwę! Nie wiedziałam, że skarb może być aż tak pyszny. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Jakub Osiński. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Abbi Beata Wyrąbkiewicz, Iskierka Ewa Serba, Blok Tomasz Steciuk, Gapuś Waldemar Barwiński i inni. Piosenkę tytułową śpiewali Beata Wyrąbkiewicz, Ewa Serba, Waldemar Barwiński i Grzegorz Drojewski.
super zdrowe potwory. Henrietta! Chodź na chwilkę, proszę. Tak, nie ruszaj się, dobrze? Aha, cześć! A wiedzieliście, że kury rosną tak samo jak ludzie, jak Elma? Tak, widzicie? Widzicie te znaki? Pokazują, jaka Henrietta była kiedyś. Więc Elma musi zrobić nowy znak mówiący, jak wysoka Henrietta jest teraz. Mam tu! Henrietta, wracaj tu! Ojej, zmierzenie kury nie jest wcale łatwe. Henrietta! O, Bert, chodź tu do mnie szybko, nie uwierzysz, co znalazłem. Co ci się spodoba? Spójrz na to, to nasze stare zdjęcie z czasów, gdy byliśmy bardzo mali. Ojej, Ernie! Tak, ja mam na sobie moją ulubioną koszulkę z gumową kaczką. I spójrz tylko na mój kapelusik. O, tak. I wiesz co, Bert? Jest co? Więcej. Tak, znalazłem nie tylko nasze zdjęcie, ale znalazłem też to. Ta-da! To ta sama koszulka z gumową kaczką, którą mam na zdjęciu. Tak. Ale jest coś jeszcze. Tak. Znalazłem także coś, co ci się spodoba. Co takiego? Twój kapelusik ze zdjęcia, Bert. Prawda, że super? Tak. Dobrze, teraz je włóżmy. Zakładaj, jak za starych czasów. Ernie, nie sądzisz chyba, że ja się... Jej, Bert, koszulka jest jakaś dziwnie mała, nie wiem... Chwileczkę, ktoś na pewno robił pranie i ona się po prostu skurczyła. Ernie, to nie ubrania są za małe, tylko my urośliśmy. Jej, Bertia, chyba masz rację. To normalne, Ernie, wszyscy rośniemy i się zmieniamy. Tak, to szczera prawda. Ale wiesz co, jedna rzecz się nigdy nie zmieni. Jaka? Na zawsze zostaniemy przyjaciółmi. O, tak. Hej, jesteś Berkiem? Co? Hej, Bert, wracaj tu! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska.